Anko, siemanko, zapraszam. Witam. Dzisiaj dzień u mnie. Będziemy sobie przedstawiali mój taki cały dzień, jak jadam, jak trenuję, jak wygląda mi suplementacja. Pojedziemy na małe zakupy, no i troszkę porozmawiam o sobie, o treningach, o zawodach, o suplementacji, jak to u mnie wygląda. Zapraszam do oglądania. I tak, mój przedtreningowy to jest 150 g płatków ryżowych, do tego 60 g białka whey protein, łyżka masła orzechowego, 100 g banana, 100 g gruszki. Jem to 1,5 godziny przed treningiem i mi się wydaje, że po takim posiłku będzie trening na dobrej pompie. Jemy i jedziemy na trening. Zawsze gotujemy razem. Zosia, wiesz, kontroluje blat, łapki na blat. Gdzie coś zgrane? Makro ci sprawdzę. No ja. To się jest bardzo opiekuńcze, kurde. Przygotowałem właśnie swój shake na treningu. Co w nim jest zawarte? To tak, 60 g karbo, czyli węglowodanów prostych z dodatkiem witamin, 10 g cytruliny, żeby się troszkę lepiej trenowało i lepszą pompą, EA-Extra, czyli właśnie zachowanie anaboliczności mięśni podczas treningu, zastrzyk energii, ale właśnie ochrona mięśni podczas trenowania, i kreatyna, która właśnie daje troszeczkę więcej energii, powera podczas ciężkich treningów siłowych. I te wszystkie cztery suplementy łączę ze sobą razem i popijam je przez cały trening. Ostatni posiłek przedtreningowy. Jedziemy na trening. Jakimi małymi łyczkami piłeś? No właśnie, jeszcze mi jedna została. Zagrywasz jeszcze? Tak. Kurwa. Ta mi utknęła. Poszło. No i właśnie jedziemy na siłownię. Posiłek jedzony, przedtreningówka naszykowana. Niekiedy jakby nie te przedtreningówki, to w treningu byłoby ciężko. Także dobrze, że jest Black Wolf, porcja kofeiny i możemy jechać na siłownię, zrobić ze sobą ostry trening. Czasem trzeba się zmuszać, dlatego dobrze, są tak mocne przedtreningówki od Active Lab. Lecimy na trening. Jedziemy sobie pomalutku na siłownię. To jest chwilka, żeby porozmawiać. Jak sami wiecie, już troszkę startuję. W tym roku zamierzam startować za około 3 miesiące, w kwietniu, zacząć swój nowy sezon.
a że ja będzie owocny, gdzie skończę. Mam nadzieję, że uda się w tym roku polecieć na Mistrzostwa Europy do Hiszpanii. Wszystko zobaczymy, jak się zadeklaruje sytuacja epidemiologiczna, no i jak oczywiście moja forma. Akurat z formą jest tak, że dużo zależy od genetyki. Obecnie mój organizm troszkę się zmienił od ostatnich startów i całkiem inaczej jadam, całkiem inaczej trenuję, funkcjonuję. Więc tutaj dużo można się nauczyć właśnie z wniosków, które sami, że tak powiem, wyciągamy po każdym sezonie startowym. I rzeczywiście obecnie żywię się całkiem inaczej niż wcześniej. Nie jest to super rygorystyczna dieta, jak i to nie są jakieś super nieprzetworzone produkty, tylko właśnie troszkę właśnie jak wcześniej gadaliśmy z kolegą Michałem, troszeczkę jak Piotrek Borecki, który też, że tak powiem, właśnie troszeczkę jak Piotrek Borecki, który właśnie jako jeden z pierwszych kulturystów polskich pokazał, że formę da się zrobić również na lejsach, parówkach i innych rzeczach, które byśmy myśleli, że nie są odpowiednie w diecie. Otóż nie, jak jest to wszystko dobrze wyliczone, my się na tym dobrze czujemy, robimy na tym formę, to oczywiście jest to dla nas wskazane, jeśli jest na tym prostu lepiej. I rzeczywiście ja mam podobnie, ja się ładowałem zdrowo, ładowałem zawsze przed zawodami czysto tak zwane, czyli ryżem, makaronem, batatami. Okazało się, że lepsze ładowanie również nie wychodzi tymi przetworzonymi rzeczami i jest to rzeczywiście u mnie jakaś korzystniejsze. I przy uszczej diecie właśnie obecnej również jadam podobnie, czyli nie jest to, powiedzmy, sam ryż, tylko oczywiście sobie pozwalam na różne przetworzone rzeczy, jeśli chodzi o węglowodany. No Darek już ostatnio dostał klaska mandatu. Banaś. Wujek to Marian Banaś. Nietykalni. Na drodze to mam potem problemy, że rzeczywiście wyskoczyłem i urwał mi się zderzak. Dokładka pękła. Tego gwintu nie będzie. 400 koni bez gwintu. To i tak jest sztywnowego. A dlatego nie ma co tam. Już tam dolepszać, jedynie lepsza felga dojdzie, troszkę będzie szersza i starszy. Ale zawieszenia niżej nie dam, bo będę się za bardzo wdenerwował. Dojechaliśmy na siłownię Xtreme Fitness w Chorzowie. Siłownię, na której trenuję już jakieś 5 lat. Czyli można powiedzieć, że siłownia, która odnotowała mój największy progres zawodowy, jak i progresywny na moim ciele. Czyli od 5 lat niezmiennie tutaj trenuję. I właśnie też tutaj dzisiaj zrobimy sobie trening klatki i pleców. Moja Mekka. Najlepsza siłownia w Chorzowie. Najlepsze sprzęty, najlepsze maszyny, od Łukasza Dojki, spanaty. Robię robotę. Jest czym poćwiczyć. Hantę mam aż 55 kg. Trochę brakuje, ale tak jest dobrze. Sera wolnych ciężarów. Raki, kamery. Będziemy za chwilę trenowali, robili dobry trening. Pokażę wam, jak to wygląda na tych sprzętach u nas w Chorzowie.